Przez dwa dni w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozgrywany był czwarty wojewódzki turniej halowej piłki nożnej o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach oraz przewodniczącego NSZZ Policjantów Województwa Świętokrzyskiego. Zwycięsko z batalii piłkarzy policjantów wyszli obrońcy Pucharu sprzed roku, ekipa Komendy Miejskiej Policji z Kielc. W finale Kielczanie pokonali drużynę KPP Skońskich, a w meczu o miejsce trzecie oddziały prewencji policji z Kielc w rzutach karnych pokonały drużynę KPP Ostrowiec Świętokrzyski. Ważne jest to, że udaje się też propagować pewne idee, kształtować tężyznę fizyczną i to zdrową konkurencję, która wyzwala same zdrowe odruchy wśród podległych nam ludzi. Z tego powodu cieszymy się i gratulujemy wszystkim uczestnikom tego turnieju. Doceniam tu udział każdej z komend, natomiast zwycięzcy Komendzie Miejskiej w Kielcach w sposób szczególny, bo trofeum ponownie trafia w ich ręce, także mam nadzieję, że w przyszłym roku równie z honorem będą reprezentować barwy swojej komendy. Najstarszym zawodnikiem turnieju został biorący udział we wszystkich rozegranych do tej pory zawodach przedstawiciel sekcji emerytów i rencistów Stanisław Głocho. Najlepszym bramkarzem wybrano Jarosława Długosza z KPP Końskie, a najlepszym strzelcem turnieju został Marcin Dynarek z KPP Ostrowiec. Chcielibyśmy, żeby turnieje były co roku, a nie ma co ukrywać, że drużyny z roku na rok są coraz lepsze, tak, coraz lepsze. Poziom jest wygórowany, dlatego też może w tym roku troszkę gorsze miejsca, aczkolwiek będziemy się przygotowywać, żeby w następnym roku było już lepiej. W związku z faktem, że w poszczególnych ekipach występowali jeszcze czynni piłkarze naszego regionu, poziom zawodów w Ostrowcu był wysoki. Znam nawet tutaj kolegów i z Komendy Miejskiej. Praktycznie cała drużyna uczestniczy w czwartoligowych rozgrywkach. No, ja w klasie okręgowej, także na pewno gdzieś ten turniej właśnie poprzez na zawodników, którzy grają na co dzień jeszcze gdzieś w jakichś klubach. W tym roku była maksymalna liczba drużyn z naszego województwa. Więcej już nie może być. 16 drużyn policyjnych, dwie związkowe i to jest maksymalna liczba. Zaangażowanie policjantów coraz bardziej w grę. Trenują, przygotowują się. Nie jest tak, że złapanki, jak się to mówi, że biorą ludzi, tylko po prostu po treningach wyselekcjonowani, już drużyny są tworzone dużo wcześniej, żeby wypaść jak najlepiej w turnieju. Najlepsze drużyny ostrowieckich zawodów otrzymały od organizatorów pamiątkowe medale, statuetki oraz wspaniałe nagrody rzeczowe. Tegoroczny turniej przeszedł już do historii, jednak organizatorzy już dziś myślą o jego kolejnej edycji. Jako związki środki mamy znikome. Gdyby nie sponsorzy i wspierający nas w organizacji tego turnieju, by żaden turniej by nie był. Wiadomo, że co roku jest coraz ciężej, po tych chętnych osób pomagających jest coraz mniej. Myślę, że staramy się pozyskiwać nowych, ale ciężko jest naprawdę pozyskać osoby, które by się zaangażowały w piłkę nożną u policjantów. I myślę, że piąty turniej będzie. Zrobimy wszystko, żeby był. Jednak kolejne spotkanie piłkarzy policjantów dopiero za rok.